Hej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek Science Row The Third. Jest ze mną Mestako. Halo, cześć. Halo, halo! Halo. Znaleźliśmy w ogóle kryjówkę gimbusów. I... Tak. Tutaj codziennie przychodzą po przerce. Dobra, narkotyki to miałem odebrać. To akurat mi zostawił ziomek jeden z gimbas. No, a tutaj sobie tak zostawili. Mówili, żebym nie ruszać, bo ten se zostawili specjalnie. Tak. Także już go. Trochę już używany widać, ale... No, że akurat napompowali, żeby im tu nie niszczyć, mówili. No, dobra, to chodźmy może. No. Ja Ale pierdzielę. serio, to wygląda jak taka kryjówka gimbusów, nie? Tak po przerce sobie lecą i gdzieś tam w jakiejś jaskini, żeby matka nie przyłapała. Co? Dobra, ja tutaj spróbuję. Halo, jakieś karakany strzelają. Dobra, trudno. Dobrze, to sobie zostawiłem bardzo fajny pojazd. Zapraszam. Halo, halo. Proszę mi tu wskakiwać. No, szybę rozbił za karakan. Trudno. Klimatyzacja przynajmniej będzie. Dobrze. O! To, dobra, nieważne. To co? Kolejna misja dzisiaj. Ja tu piękną wybiorę. Na żywo z Kilbane'em. Bierzemy. O, halo. Na żywo. Good, it's you. Yes, it's me. And? Sorry, was reading. More crimes attributed to the Deckers have been popping up. Anything we can Whoa. use? Possibly, O kurczę. Oh, that's not good. What? What isn't good? We'll need another person. Maybe Shandi. Meet me at Smiling Jack's Diner. Kinsey? Uśmiechniętego Jacka. Uśmiechniętego Jacka. No, że tak było napisane. Dobra, no to lecimy sobie kolejną misję. Tym razem chyba powalczymy z luchadorami, coś, nie? Coś A nie, to coś. wrestling będzie ostry. A to nie wiem, czy to już teraz, czy. Znaczy ogólnie mówię. Bo to takie dziki są. Dziki skurczybyki. No to takie głupie grubasy, tylko że trochę umięśnione. No, ale to są grubasy akurat. O, byliśmy tu wcześniej. What's up? You need to see this. Co? Halo! Halo! Tak się nie robi. Kilbane, prayer. Thanks for being here, Eddie. My pleasure, Jane. And please, call me Kilbane. Very well. Kilbane, there are some who Two claim children found you're a guilty criminal. of using illegal immigrants Co? to supply lemonade. Ej, patrz, jestem zabawiaczem, biznesmenem, filantropem. To prawie jak Janusz Tracz. Wielki myśliciel, patriota i filantrop Janusz Tracz. Janusz Tracz był stać. O kurczę, to jest misja na czas. O kurczę, halo, szybko, ciśnij. Rura. Przez to, że jesteś gruby, mamy 20 km w plecy. Czemu? Bo za ciężki jesteś, samochód nie wyrabia. Ha! No, przeciążenie robisz. Halo, ja chcę jechać i lecieć. Może nie z pilotem. A bo, dobra, ja ogarniam, o co chodzi. Halo, no co jest, chcę wsiąść. A to my chyba cały czas słyszymy to, co nadają o nas, tak? Tak. No. Szkoda, że sorry, sorry, że wchodzę godzinę, ale... No, sam rozumiesz. No, a to jest śmieszne, bo oni są w studiu telewizyjnym i ten Kilbane tam, wiesz... No. No, ja jestem tu filantropem, nie? Ale Shandy z nami leci. A gdzie jest Pierce, ja się pytam. No właśnie, gdzie murzyn? Najprawilniejszy z murzynów. Nie licząc Mestako. Tak. Pierce to taki jest mój brat murzyn wioskowy. Twój brat wy... Czekaj. Brat krwi. Brat w plemieniu. Tak. O, na klatę wylądował. Halo, Shandy też.
Halo, nadajnik, trzeba zamknąć. A to te też frajerzy tutaj. O nie, Shandy, serio! Patrz, jakie karakany sojusz tutaj zawiązali. Przecież oni od dawna są w sojuszu, od początku gry. Trudno. Ja może... tutaj montuję nadajniki jak. O! I to jest to, co właśnie robią te z przeciwnego plemienia murzyny tak. Panu Mestako. Takie to robią właśnie. Jest i... antena. I mieli dosyć antenę. Tak, i jeszcze podchodzą i tak z kijami. I to nie że dwóch, tylko takich 50 złotych. Ale dobrze, przynajmniej, że masz metalem obudowane to wszystko, bo wiesz. No. I ja później muszę dzwonić. Kiedyś było z bambusa. Kiedyś było tak. Z bambusa, to poniszczyli całkiem. Musiałem codziennie wymieniać. I teraz to ja, jak takie murzyny przychodzą, to ja muszę dzwonić po wezyra i razem wyjaśniamy ich. Przyjeżdża z swoim wielbłądem z złotym kałachem i polujemy na te dzikusy. Co za absurd. Kurde, ale co się długo tym leci? Bo nie umiesz. No bo ja wolę pioląg z loty. Chyba każdy lubi. Ty, w ogóle mi się zbugowały i cały czas pokazuje zabójstwo Brutala Zero. Pionowzlot. Chcesz zobaczyć mój pionowzlot? Jak pionowo jest bardzo pionowy. Codziennie wzlatuje srana. Pocholek wysoko, następna antena. To czemu po prostu wyżej nie mogę wylądować? Bo to jest lądowisko? Co mnie to obchodzi? Ja bym wylądował wyżej. Kurde, teraz robimy sprzeciwienie się tym dzikusom, co mi wysuwali antenę, to teraz my im stosujemy. No halo, halo, ile jeszcze? Halo, te. Grube, ty też radę? Zawału nie dostaniesz tyle schodów? Też to za ciężko dla ciebie. Zamontuj nadajnik. O, murzyn już tam grzebie. A. Nie ma internetu, koniec. A czekaj, zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Dobra, czyjemy obite. Serio, Shandy bez spadochronu tu spadł. Ja też. Brawo. Z kim tu muszę pracować? Ale takim plaskaczem zawaliłem. Ło! To jest. Ło! Laserowa dzida! To ja nią steruję nawet. To tak? Nie. O kurczę. Nie, nie, nie ja. Musimy się zbliżyć do wozu transmisyjnego i ona zeskanuje laserową dzidą. Typie! Zostawiłeś Shandy! Co? Co za łeb? Oh! Z kim ja tu muszę pracować? By ze swoim samolotem przyleciała. Dawaj. Pierdziele. Czy co? Czy on powiedział, żeby do dzieci, żeby się nie bawiły granatami? Co? Coś takiego usłyszałem. No halo, jak ja to mam wycelować? Czekaj, ja po prostu mam blisko stać, okej. Okay. Ja tu mam jakiś taki celownik, ale... To ty tym możesz sterować? Ej, no to chyba ja z tym steruję, wiesz? No to skanuj. Ale to tak dziwnie, bo tak niby steruję, ale tak nie do końca, no tak po części tylko. A łatwo, by się samochód zbugował. Ej, wyżej, wyżej, murzyn. Łooo, nie! Kurde, karakanie! Halo, mini World Trade Center. No, no właśnie. I'm sorry. Do you have a question for me? Yeah, I'm gonna march down there and step on your bloody throat. I'm not sure that's a question either. It sounds more like a threat. I don't make threats, mate.
Umiesz tyłem lecieć? No kurde, co ty robisz? Nie umiesz tak. Kurde, co za nyka. A jeszcze bokiem, patrz. Bokiem lecę. No halo, no Murzyn, wyląduj wreszcie. Nie wytrzymam. Poraź ich po oczach. Wysiadam. Ja to jak pół metra nad tym, nad ziemią otworzyć spadochron. Tak. O kurde! Z katany mnie chciał pojechać koleś. Jakiejś takiej swojej śmiesznej. Halo! Co to za dykerzy frajerzy tu robią? O kurde, ile karakanów. Wow. Serdeczny sneakers. Tak. Halo, cały czas ich tu przybywa. No niezłą obstałem na ten killbane. No. Karakan sam nie potrafi walczyć. To się broni innymi. O, halo! A to jest to studio, ty, trochę takie studio. 2 na 10. You look good. Where's Kilbane? He mentioned heading north. Patrz, You're not after me about the interview, are you? Back in the bird. We're going after Kilbane. Let's put a bullet in that son of a bitch. Yo, halo, co ty je zrobiłeś? O, ja okay. Robię ten red screen. Zamiast green screena. Halo, bo to jest misja na czas. A, zapomniałem. Takiej. Nie można jej zabić. Bra. Murzyn, zapraszam. Biegnę. Myślałem, że mnie się go podnieść. O, halo. Złap Kilbane'a. O! Dawaj go. Zaraz go wyjaśnijmy, może to w ogóle bez dyskusji. Tylko ja z przodu nie mogę strzelać. A, nie muszę. Okej. Okay. Cutscenka się uruchomi zapewne. Gotcha. Damn it! What did you do? What did I do? I don't fucking know! O kurde! Halo! Halo, Murzyn zepsuł samolot. Murzyn, czemu przegryzłeś te kable? Halo! To nie było do jedzenia. Halo, myślałem, że to żelki kolorowe. No, zaraz mata złapiemy. Widzisz, to Matt Miller nam sakował. Czyli to jednak były żelki. Dobra. Pojazd szperacz. Poszperać ci? Ło, halo. Ej, to co? To może od razu zróbmy drugą misję, skoro taka szybka była. Szybka była? No, dopiero... Ja tam nie mam czasu, więc... Niecałe 14 minut odcinka. Dawaj. O, nauka komputera, misja się nazywa. O, halo, muszę się nauczyć, poczekaj jeszcze nie. Kurde, nauczymy Murzyna w komputer grać. Bra, bo Robert mi to mówi, że z bambusem waląc po klawiaturze się tak nie robi. I ja nie wiem w końcu, czy to się wali bambusem po klawiaturze, czy nie. Ja to się nauczę teraz. My analysis of the Decker's network and infrastructure and determine the needed processing power and hardware requirements for accessing the mainframe. Żyjesz? No, żyję. Czy tak zamknąłeś? Wiesz co, na mapę patrzyłem. Where do you need me? Well, my place has all the data. I guess you could come here. I mean, makes sense, right? I've seen your place before, Kinsey. Not my inner sanctum. Right. Halo, jaki skrót znalazłem. What the fuck have you been smoking? Mój gość powiedział, co ty paliłeś.
Aha, fajny skrót. Polecam. No, trochę nie wyszedł, ale... No. Chciałem dobrze. Tak. Ej, nie ma... Może jakiś lepszy pojazd, co? Czy będzie tu? Po co? Dobra, tutaj mam jakiś... Może szybciej zajadę. No to zadzwoń już jakiś na lepszy. A i tam. I tak mam nitro w każdym. No Karakanie, zapraszam. Jedź sobie. A co ty wziąłeś? Zadzwoniłeś po coś? Ja coś porządnego sobie zamówiłem. No pewnie czołg. Zgadłem? Helikopter, ale nie chce mi wylądować jak zwykle. Czy to helikopter szperacz? Niestety nie. To szkoda. By nie mieli na magazynie. No to nie, no to szkoda akurat. To jest śmigłowiec Tornado. O! Ciekawe. No powiem ci, że jesz 2 km jeden na przeciwnym pasie, nie? Dobra. Tutaj idzie ta Kinsey na drugim końcu miasta mieszka, nie? Ile masz do celu? 800 metrów. O halo. To za karakan. A co, a ty pewnie jesteś gdzieś daleko. Tak. No właśnie. A jestem coraz bliżej. Mówisz? Jeśli tam mogę serdeczną rakietę posłać. No dobrze. Weź zatrzymaj się na chwilkę. Po co? Na chwilkę. A co, ty lecisz czymś? A, no tak. O, już jestem 300, 200. Hehehe, byłem szybciej. Jedź. Ja wiem, co to będzie. Halo. Pamiętam to. Co ten? I don't see a bed. Sleep is forbidden. Fuck the dragon's chopper. Matt must have. You can do that? You can do a lot worse. If Matt gets the Decker, you snap plug into its central power grid. It's... Trust me, it's bad. I said, how do we nail the Decker? Their mainframe. But I don't have to do that. What would you need? Something like this. It's one of the most powerful running computers in North America, and Stark's got one. The tip, Agent Kensington. Damn it! Wait. That punk kid is Matt? That punk kid is the cyber god who just crashed your helicopter. Cheers. His people are probably halfway to the computer by now. Go. No dobra. Lecimy. Dobrze, czy ja mogę się wyposażyć? No halo, nie można samochodu wziąć. Ale gówno. Zapraszam. Siadaj, Mugen. O! Kinsey, gdzie jest komputer? No i znowu 2 km. Ja pierdzielę. To ta Kinsey, wytwy. Mogliśmy zostać pobawić się i zrobić. O kurczę. O, muzyka klasyczna. I od razu podróż staje się przyjemniejsza. A ja mam murzyńskie rapsy. O, halo! Nie chcę skręcać mi. No, policjant wypadł przez szybę. Jak mi przykro. A mi nie. No co za słup.
Halo, Murzyn! Proszę jechać! O! Ciekawe. Okej, ty to poleciało, dobra. For someone who spends most of her time glued to a monitor, I'm surprised she's still sane. You sure she still is? Uuu, fajerwerki! Może nitro dawaj. O tak, ta prędkość. Dawaj, szybciej kręć. Wiatr we włosach. Kręć korbką szybciej. Kręć korbką, co? O, na krzywy ryj, to tak lubię. Tak zwane na sucho. Nie to miałem na myśli, ale... O, znowu w tym miejscu jesteśmy. Pamiętasz? Tak, centrala, tak. Dzień dobry. Serdeczny nalot. O, jakaś muzyczka się odpaliła, dobra. Wbijamy do środka. Halo, współpracujecie ze sobą? Ty, u mnie oni są zlegowani. Jacy? Duży, co? Halo, jesteś? No ja jestem. Ja mam zlegowanych przeciwników, nie mogę ich zniszczyć. Ale wejdź do środka. A, u mnie się wszystko zlagowało, stoi w miejscu i tak dalej. O nie, tylko nie to. O dobra, już chyba działa. Tak? Dobra, działa. Chociaż tak działa, że nie działa, ale... Halo! Szybko tutaj byliśmy tymi księżami. No. Oczyść hol! Co, hiszpańska inkwizycja powraca? Tylko że po cywilnemu. Tak. Nie spodziewaliście się hiszpańskiej inkwizycji po tym cywilnemu. Halo, my mamy zejść piętro niżej. Halo, ale ja mam lagi jakieś dziwne. Co jest? Dobra, lecimy. Ukradnij czołg. O tak! Bierę to. To jest za późno. Tak to się robi na dzikim zachodzie. Czołgi się kradnie, a nie tam. Koła tylko uszkodź. A, dobra. No co? No kurde, co za gówno. A to tylko ja mogę chyba strzelać. Tak? A co? A... Tak. Ja mam ten karabinek taki czuczu. O! Aha! Znalazłem sobie nowego murzyna. Halo, proszę. Proszę wyjść. No kurde! Się zblokowałem. O, sorry, Mesta. Sorry, Mestako, mam nowego murzyna. Zdrajca. Możesz się pożegnać już. Lepiej jedź za mną. Czymś szybkim, na przykład. Dobra, ja już trochę mu tam uszkodziłem te kółka. No. No. O, okej. Zatrzymał się. Co? I'll give you 50 bucks. Pick out a nice one.
I'll explain it all once this thing's set up. Ja pierdziele, nie no, na jakiejś takiej chujowej ciężarówce tu przywieźliśmy. Czy się rozleciała po drodze? Tak. Piękne. No, no to co? To było chyba w takim razie koniec odcinka, my friend. Chorosz. Ej, stój w miejscu. Zobacz. Pojedynek na lasery? No, dobrze, także tym akcentem możemy zakończyć odcinek. Dzisiaj dwie misje główne zrobiliśmy, więc w sumie całkiem dobry wynik. O nie! Murzyn musiał mnie zagazować. Do gazu stało. Jak w 39. Kurde. Ty, poczekaj. Był gaz, to teraz. Żałosne zachowanie. Halo, proszę mi otworzyć. Kurde, jak zwykle. Dobrze. Halo, otworzyło cię. Halo! Pierwszy w kolejce stałem. O, no. Halo, proszę mnie nie podglądać. O, znikło się. Zniknął. Halo, ten jest obsrany kibel. Pierdziele to. Koniec. O, zdezintegrował się ten kibel z rzeczywistością i zniknął. Dobrze, dzięki za oglądanie w takim razie. Możecie zostawić lajka, jeśli się odcinek podobał. No. O, super. No i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Cześć.